W dzieciństwie naszym nigdy prawie w ciągu dnia nie widzieliśmy ojca. Niekiedy tylko jadał z nami obiad. Było rzeczą wiadomą, że obowiązki urzędowania zajmowały mu wszystkie chwile. Po wieczerzy, która stosownie do pewnego obyczaju była podawana o 7, szliśmy z matką do pokoju ojca i zasiadaliśmy przy okrągłym stole. Ojciec palił wtedy fajkę i podpijał piwo z dużej szklanki. Często opowiadał nam dziwne zdarzenia i to z takim zapałem, że raz w raz gasła mu fajka. Do mnie zaś należało zapalać ją bezustannie, co czyniłem z wielkim upodobaniem. Niekiedy znowu dawał nam tylko do oglądania książki pełne obrazków. Sam zaś siedział w krześle milczący i bez ruchu, puszczając tak ogromne kłęby dymu, żeśmy się zdawali pływać w obłokach. Wtedy matka bywała smutna i zadumana. I skoro zegar wybił 9, mówiła do nas: no, dzieci, czas do łóżka. Piaskun idzie. Słyszycie? W istocie słychać było wtedy kogoś idącego po schodach krokiem powolnym i ciężkim. Był to zapewne piaskun. Pewnego dnia to głuche stąpanie przestraszyło mnie więcej niż zwykle. Rzekłem więc do matki, kiedy mnie wyprowadzała: mateczko, co to za jeden ten brzydki piastun, co nas zawsze wypędza od ojca? Jak on wygląda? Nie ma żadnego piaskuna, odpowiedziała matka. Kiedy wam powiadam, piaskun idzie, to znaczy po prostu, że wam się spać chce i nie możecie oczu otwartych utrzymać. Tak właśnie, jakby wam kto w nie piaskiem rzucał. To objaśnienie nie zadowoliło mnie bynajmniej. Wyobraziłem sobie tylko, że matka nie chce nas straszyć, ale piaskun istnieje rzeczywiście, skoro co dzień słyszę, jak idzie po schodach. Wiedziony pragnieniem dowiedzenia się czegoś bliższego o nim i jego do nas, dzieci, stosunku, począłem raz wypytywać o to starą kobietę, która była niańką mej najmłodszej siostry. Piaskun? Rzekła. Nie wiesz jeszcze, co to za jeden? To taki niegodziwiec, który przychodzi na zawołanie, kiedy dzieci spać iść nie chcą i rzuca im garściami piasek w oczy, aż im z orbit wychodzą. Wtedy je pakuje do worka i zanosi na księżyc swoim dzieciom do zjedzenia. Te zaś nie wyłażą nigdy z gniazda i mają jak sowy ogromne zakrzywione dzioby, którymi łapczywie zjadają oczy powydzierane nieposłusznym dzieciom. Ten obraz okrutnego stracha z piasku uparcie tkwił mi w głowie. Odtąd na sam odgłos kroków na schodach drżałem, przerażony. Najczulsze słowa matki nie były w stanie uspokoić mojej obawy i na wszystko odpowiadałem tylko z łkaniem: piaskun? Ja nie chcę piaskuna! Po czym uciekałem czym prędzej do łóżka i przez całą noc umierałem ze strachu, dręczony widziadłem nawet we śnie. Byłem już dość duży, by rozumieć, że to, co stara sługa opowiadała o piaskunie i jego dzieciach na księżycu, było zupełnie nieprawdopodobne. Zawsze jednak piaskun przerażał mnie niemało. Czułem dreszcz, słysząc, że nie tylko stąpa po schodach, ale jeszcze z trzaskiem otwiera drzwi pokoju mojego ojca i wchodzi do niego. Niekiedy zaś czas jakiś nie przychodził, później znów bardzo często. Trwało tak lat kilka i pomimo, że już podrastałem, niepodobna mi było oswoić się z tą tajemniczą zmorą. Obraz ponurego piaskuna nie dawał się zatrzeć w mej pamięci. Stosunki jego z moim ojcem dręczyły mnie coraz mocniej, a jednak za nic w świecie nie byłbym odważny stawiać mu w tym względzie pytań. Opanowała mnie żądza wyjaśnienia tej tajemnicy na własną rękę i ujrzenia własnymi oczami straszliwego widziadła. Żądza ta utrwalała się we mnie z latami. Piaskun przywodził mi na myśl cały świat tajemnic i zagadkowych przygód, które tak łatwo zagnieżdżają się w umyśle dziecka.
Lubiłem wprawdzie i dawniej opowiadania o czarownikach, wilkołakach i upiorach, ale od czasu, jak mnie opętał piaskun, nie było stołu, ściany, szafy, na której bym go nie rysował kredą lub węglem, nadając mu rysy najosobliwsze, a zawsze bardzo straszne. W 10 roku życia przeniesiono mnie z izby dziecięcej. Matka przeznaczyła mi osobny pokoik niedaleko pokoju ojca położony. Jak i wprzódy, ile razy z uderzeniem godziny 9 dały się słyszeć kroki nieznanego na schodach, trzeba się było wynosić co prędzej. Z izdebki mojej słychać było, jak wchodzi do pokoju ojca. I wkrótce dolatywała mię woń jakichś osobliwych wyziewów, którymi niebawem wypełniał się dom cały. Wtedy wraz z żądzą dowiedzenia się jakimkolwiek sposobem, kto to jest ten piaskun, rosła we mnie odwaga. Niekiedy, gdy matka odeszła, wykradałem się z izdebki na korytarz, zawsze jednak bezskutecznie. Piaskun zawsze był już u mojego ojca, zanim zdążyłem stanąć na miejscu, z którego mógłbym go podpatrzyć. Wreszcie, nie mogąc sobie dać już rady, umyśliłem skryć się w pokoju ojca.